ćwiczenie wyważenie, a więc sprawdzamy, jak nurek jest wyważony. Wyważenie jest to bardzo, bardzo ważny i istotny element nurkowania. Powinniśmy być wyważeni tak, że że woda jest do poziomu oczu przy spuszczonym powietrzu z żakietu. I na wydechu powinniśmy się zanurzyć. I teraz właśnie instruktor pokazuje, że oddycha, upuszcza całe powietrze z żakietu, ale bierze głęboki wdech i go wstrzymuje. Zaciśnięta pięść, wstrzymanie oddechu. Woda na poziomie oczu, idealnie na poziomie oczu. Teraz robimy wydech reszty powietrza i powinniśmy się zanurzyć. I właśnie to świadczy o tym, że nurek jest wyważony idealnie do neutralnej pływalności.